Uczucie jest bardzo fajne, bo jak wiemy dla naszych kibiców są to arcyważne pojedynki, są to pojedynki, można by powiedzieć kolokwialnie, na śmierć i życie. Powiedzmy, że staraliśmy się to tonować w szatni, nie pompować tego balonu, bo mogłoby to lekko sparaliżować cały zespół, ale podchodząc jak najbardziej do tego tak merytorycznie, trener uczulał nas, żebyśmy przede wszystkim skoncentrowali się na tym, żeby realizować zadania taktyczne, zostawili reakcję trybun, ale podkreślał też, że te trybuny nas poniosą i tak się dzisiaj stało. No, niezapomniane chwile, to jest eksplozja radości całych trybun po strzeleniu pierwszej i drugiej bramki. No, tego się nie przeżywa codziennie przy pełnych trybunach i z takim przeciwnikiem, także cieszymy się niezmiernie. No, na analizę przyjdzie czas, nie ma go za wiele, bo we wtorek już pojedynek z Bydgoskim Zawiszą, ale na pewno mieliśmy określony plan taktyczny na to spotkanie. No, myślę, że wynik mówi sam za siebie. Ostatnie mecze gramy na zero z tyłu. To jest też bardzo duży plus, bo z przodu, powiedzmy, dzisiaj nie stworzyliśmy wielu sytuacji podbramkowych, ale byliśmy skuteczni do bólu i mówię, te otwarcie takie w pierwszej minucie bardzo nam pomogło, bo jak wiemy, otwarcia meczów w Ekstraklasie są kluczowe. Kto strzela pierwszą bramkę, to w większości przypadków wywodzi co najmniej jeden punkt. Dzisiaj udało nam się zagrać za trzy. Bardzo się cieszymy, że cały czas gonimy tą pierwszą ósemkę i głęboko wierzymy w to, że na koniec tej przedłużonej rundy będziemy w niej. Myślę, że każde zwycięstwo ma swój smak, ale najważniejsze są te rzeczy teraźniejsze. Przez następny tydzień czy pół roku kibice będą rozmawiali o tym meczu, bo był to dla nas, zarówno dla nas, jak i dla nich, arcyważny pojedynek, o którym się będzie rozmawiało przez najbliższe pół roku do następnego meczu z Zabrzańskim Górnikiem. Także nie można porównywać smaku tych meczy, ale na pewno ten, który się zakończył kilkanaście minut temu, dał kibicom wielką radość. To było nasze pierwsze zwycięstwo na nowym stadionie, przy pełnych trybunach, przy kibicach drużyny przyjezdnej. Także na pewno kibice stanęli na wysokości zadania i również dzięki im wygraliśmy ten mecz.